Znał te drzwi. Wziąłem 50. O, jesteśmy na parkingu. Dobra, no to czas na codzienną dawkę dup na sparku. Joy 24. Bez macza. Paczkę może? A, paciuszkę. Teraz poznajesz? Poznaję. Dokąd jedziemy? Porozmawiać. Witaj. Witam. To już nasze drugie spotkanie, wydaje mi się, że z panem po mojej prawej, nawet i trzecie. Tak, pamiętam. Słyszałem, że jesteś zainteresowany pracą. No, powiedzmy, dorobiłbym sobie. Z tym, że wygląda u nas w ten sposób, że to nie jest chwilówka. To nie jest kwestia, że można sobie troszeczkę dorobić. To jest kwestia mocnego zaangażowania, poświęcenia. Czy jesteś w stanie to zrobić? Czy jesteś w stanie dać nam swoją lojalność? No jestem w stanie, ale to będę musiał wypowiedzenie złożyć. Ale takie wypowiedzenie trwa. Co to w ogóle jest? No, pracuję na kurierce. No to też ale... jest kurierka, też rozwozisz paczki, tylko do konkretnych klientów. Osobiście. Ja myślę, że nawet mógłby to połączyć. Pamiętaj, lepiej łączyć niż dzielić. Po co rezygnować z pracy na kurierce, jeżeli klientom oprócz paczek mógłbyś dostarczyć? O, można to połączyć, jasne, dobrze gadasz. To już zależy od ciebie. Jak ci będzie łatwo, czy cię w pracy nie nakryją. Nie powiem. Rozwozić trzeba taki temat. Te. Okej. Łatwa sprawa, w Sandy to uwielbiają. Ale nie tylko w Sandy, w całym Los Santos możesz opierdolić komu tylko zechcesz. Można powiedzieć, tylko ograniczać siatka klientów. Do Los Santos jeszcze tylko do pracy. Raczej wolę wieś. Wiesz, no w Sandy na pewno będziesz bezpieczny. Cały kontakt, jaki powinieneś mieć teraz, to z Charlesem. On będzie twoim superwizorem. To jest ten numer? To jest ten numer, z którego dzwoniłem przed chwilą, tak. No dobra. Dostarczamy cię w temat. Ty nam dzwonisz, jak temat pójdzie. Przechodzimy, rozmawiamy i działamy. Odzwonię za chwilę. Luca Lonhill. 499. Tak. Masz coś wspólnego z rodziną pradawnych Hillsów? O, nie wiem, raczej nie. Dobra, wymagamy tak. Jest kolejny dealer, ale to się rozwija. Jak świetnie. Pytają, ty nic nie wiesz. Bądź czujny i cierpliwy. I najlepiej wyposaż się w motocykl. Albo coś zwrotniejszego niż wóz kurierski, ale to wszystko zależy od ciebie. No, mam jeszcze swoją białą bestię, ale to też raczej nie nadaje się. Kilka dobrej wykonanej roboty dla nas, robót i może pomyślimy o lepszych warunkach pracy. Na razie kontaktuj się z Charlesem, jakby coś jakbyś czegoś potrzebował. Co? A na drogą to się jedzie, a nie macha! Co? Co się stało? Tu machasz? Co się stało? Stoi pan na środku drogi. Co stoi na środku drogi? Zepsuł się samochód. Człowieku, pracuje uczciwie. Fura ci się zepsuła? A co miał mi się zepsuć? Nowobogacki ty. Szeryfie jakiś tam. No rusz tym, rusz tym! Co rusz tym? Byś pomógł ty! Rusz tym, kurwa, rusz tym! Jedź, korkuje wszystko! Pomóż mi, człowieku, lepiej, a nie! Czy tak patrzysz? Znam tego gościa. Kto to? Były pies. Były pies? To był pies? Były pies, tak, były pies. Chyba taki prawdziwy, czy to cały czerwony czwarek jak zapierdala, bo policjant to raczej z niego marny był. To ty jesteś? Co? O kurwa. To już ja jestem. To już mi się naprawiło auto. To ja jestem. Zakasta. To już mi się naprawiło auto. Rozpierdalamy go? No dobrze. Co to nie, jest za gość? Policjant? To były pies, tak. No to mu się nie powodzi. Chyba. To ty jesteś Charlie? Ja jestem. To ja jestem Charlie. To ty jesteś Soku? Tak, myślałem. Pracownik elektrowni. Co się stało z tobą? Co się stało z tobą, co? Kiedyś policjant, dzisiaj co? Nie mogę ci powiedzieć, co się stało. Musisz mi powiedzieć. Mogę wsiąść? Do swojego samochodu, tak. A jak cię ładnie poproszę, to my pogadamy? Eskortujemy w tym momencie Indiana do rezerwatu. Jestem Indiana, kurwa. Z tego filmu? Numerem telefonów. Tak. A dawaj, jak to działa? Dawaj tego, dawaj mi tego telefonu. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Piszesz? Piszesz? Ja ci podam. Piszesz? Piszę. Pisz. Ersher się nazywasz? Nie Ersher, tylko Charlie Espresso. Następnym razem można zjechać na powrót. Wspaniał! Przepraszamy, też numer?
Świnka! Kurwa! Świnia! O, to moja koleżanka z pracy. To się zapisało? Masz tutaj numer? No zapisało się, dobra, zapisało się. Mam tu czoko napisane, ty. Co masz? Czoko. Kurwa, to chyba jakiś inny kontakt. A, to inny... Dobra, przepraszam. Dobra, na razie. Powodzenia z samochodem. Co jest? Ej, zostaw! O, wszystko okej? Okay? Daj te pieniądze! O kurwa. Czekaj. Z kawałkiem butelki robię. Wychodzi. Dowiemy się, o co się. Ej, ej, wszystko ej, okay? Czemu tutaj mieszkańców Sandy maltretujesz, co? I schowaj tę butelkę. Co tu się wydarzyło? Zwiedzał mi matulę i zasłużyło mu się i powiedział, że jest LSD i musiałem go najebać i wziąć kółko. Ty zdycha, ty nie sam, ale jaja. Dobra, Żeby to było ostatnie. A ty co, LSD jesteście? Kła, że tak wypytujecie? Nie, ale tutaj pilnujemy, że tak powiem, porządku, żeby wszystko było okej. Okay. Jeśli cię zwyzywał i miałeś prawo, to miałeś prawo rzeczywiście tak zareagować. Ale mnie następnym razem trochę spokojniej. A może się przejdziesz za nami i chwilę porozmawiamy, co? To masz jak pokazać, ale wydaje mi się, że wy z LSD jesteś. Nawet nic nie będę mówił. Przejdziemy się kawałeczek. Z tobą sprawa załatwiona, teraz ty chodź z nami. Dobra. To twój motor? Możesz ściągnąć, to z tego w prajece zwyzywam. Mówią na mnie Irokes. Ale tak cię nazywam Andrew. Matka mi tak nazwała, mówi, że Andrew zajebiście. Tak się dwie. Skąd jesteś, Andrew? Kochona moja, matula. Więcej to bym ci zrobił z chaty, chyba muszę zarobić na życie, koła to czasami... No... Zarobić na życie, no, Powiedzmy, zawinę komuś port. Skąd jesteś, Andrew? Ten mieście, koła jakieś skośne dziwaki mnie koła pobiły. Powiedziałem, pierdolę to miasto, wyjechałem koła tutaj troszkę sobie poprzebywać, no. Tam koła z 6 czy 7 na mnie wyskoczył. A skąd jesteś? Odpowiesz mi na to pytanie? Czy będziesz pierdolił dookoła? Ja to ten niedawno przyleciałem z LA. Z Los Angeles. No tak. No koła, matka mówi, że tutaj ten dobrze zarobię koła i wyjdę na ludzi, ale coś koła nie mogę nic zarobić, mieszkam pod głosem. Tylko... Słuchaj. Pierwsze zadanie dla ciebie. Odwróć się na mnie plecami i włóż sobie palce do uszu i nie podsłuchuj. Dobra. Mamy dwie opcje. Nakazać mu pracę dla nas, albo mu wjebać za to, że terroryzuje naszych mieszkańców w sądzie. Nakazać mu pracę. Jeśli potrzebuje kasy, popracuje, zobaczymy, czy jest rzetelny w pracy. Dobra. Trzeba go sprawdzić. Daj mu jakąś małą ilość, dziewczynkę i zobaczymy, jak chce poradzić z Sandy. Mam piętnastkę. No to kurwa. Odziaćkaj uszy! To nie słyszę! No co trzeba? Dawaj. Słuchaj, sytuacja jest taka. My tutaj na Sandy działamy z chłopakami. No i Sandy jest kurwa nasz. Nie będę ukrywał, ale człowiek, którego zaatakowałeś, ma trójkę dzieciaków na utrzymanie i jest samotnym ojcem. Nie podoba mi się to. Nie podoba się to również mojemu wspólnikowi. Oj, nie. I teraz sytuacja jest taka. Możemy to odpracować dwójnasób. Nie wiem, czy znasz takie słowo, ale to sobie znaczy, że na dwa sposoby. Jest sposób to pierwszy. Teraz szukaj. Czyli tak. Wybijamy ci wszystkie zęby, łamiemy ręce i po prostu cię zostawiamy. Dzwonisz po karetkę stopą. Albo pracujesz dla nas i się z nami rozliczysz. Jesteś częścią tej społeczności. Pracuję dla... I się rozwijasz. A na czym miała ta praca polegać? Bo wydaje mi się, żadnych... Ten nie będę musiał sypać na ziowali? Nie. No właśnie nie. Bo tego w życiu nie zrobię, kła... Ten. Chodzi o sprzedaż zioła. Chodzi o sprzedaż tego. Sprzedaż zioła. A to jakie to zioło takie do herbata, tak? Co ty dostałeś, masz sprzedać to. Mam to sprzedać i to jako herbaty, tak? Nie jako herbatę. Sprzedajesz to jako coś pięknego, jako spełnienie marzeń, jako daleką podróż, jako święte ziele na odstresowanie się, ale również na zwalczenie problemów, na uniknięcie niepotrzebnego bólu pleców, na problemy z zasypianiem, na lęki, na stres pourazowy. Sprzedajesz to jako dzieło sztuki, które jest hodowane z wielką precyzją. Jak już bierzesz 30, 40, 50 dolarów za to, ludzie to palą i mają fazę po tym, bo ma zawartość THC 23% ostatnie rzut sativy, tak. THC... Dobra, chyba ogarniam. Trzeba to po prostu opisać ludziom, po prostu i tyle. Tak jest, ale żeby do siebie zaufanie, muszę wiedzieć, kim naprawdę jesteś, więc potrzebuję zobaczyć twój dokument. Może dowód osobisty, ha? Masz dokumenty przy sobie? No da radę!
No da radę zrobić coś takiego. Ostatnio mi kazał jeden ten z LSD mi kazał wyrobić, bo powiedział, że nie mogę tak po mieście chodzić bez. Zaprowadził mnie w ogóle koła i jeszcze mnie wyzywał. Coś tam, że jeżdżę bez ty, chciał mi badać wystawić, ale na szczęście się wymiga. Jeszcze raz poka. Andrew Stong. Tak, to ktoś się pierdolał w urzędzie. Albo matka, no nie wiem, chyba miał być, nie wiem, Stronka, ale nie wiem. Pomijmy. Numery dowodu. 11-037. 11-037. Okay. Urodzony w 90 roku, mężczyzna oczy niebieskie, Stany Zjednoczone Ameryki, wzrost 1,88 m. Czekaj. Ty masz jutro urodziny. To jest taka szansa. Do wszystkiego, kurwa, najlepszego. Starałeś się sprzedawać na sztuki. Dziwię lepiej. Pokręć trochę po Sandy, może coś tu znajdziesz. Kręci tu sporo klientów. Będzie problem, dzwoń. Czy mieście, czy tu operować? Gdzie tylko chcesz. Tu będziesz bardziej bezpieczny. No, stary, dzisiaj, kurwa, owocny dzień. Okej, zostało spotkanie z ostatnim piratem. Chcesz, żebyś go poznał. Ja mam do niego numer. Ja zobaczę, ja zadzwonię do niego i się zapytam, czy będzie dla mnie pracował, jak już dla ciebie pracuje. Dzwonię do niego. No dobra. Masz dla niego temat, czy jedziemy do domu po temat? On już sprzedał właśnie, wyhodował, teraz sprzedał i możemy wziąć kolejny temat dla niego, tak. Dobra, dzwonię do niego. No halo, witaj. Cześć, Gali. Dawno nie gadaliśmy, ale pisałeś, czy mam jakiś temat. Mam dla ciebie temat. Chcesz dla mnie pracować? Mogę coś porzucać. Co? Mogę porzucać. A możesz, kurwa, wyjść ze studni ze mną gadasz? Nie cię ze studni, tylko w najnowszych porze, kurwa. Nic, kurwa, cię nie rozumiem. No. W piwnicy cię ktoś trzyma? O co chodzi, kurwa? Siemano by trzyma. No dobra, siemano. Nie rozumiem go, kurwa, nic. Bierzesz 50 dla niego? Ej, weź teraz ty. Dobra, halo. Halo. No halo. No jak tam, bo tu mam zalanty. No powiem ci, jak wyszedłeś z kibla, to nadal ten kibel chyba był w piwnicy, bo cię ciężko słyszę. Wyślę ci SMS-a, GPS-a, to się spotkamy na miejscu, dobra? Dobra. Dobra, na razie, cześć. Jak on ma być z nami w gangu, to trzeba mu zafundować nowy telefon chyba. Tak, na pewno z lepszym mikrofonem. Słuchaj, ty się schowasz, ja z nim puszczę bajerę, a potem wyjdziesz i powiesz, i co, kurwa, co? Dobra, są ochroniarze. Dobra, wysłałem mu GPS-a. Ty, powiem ci, że ten Tel Aviv Rzymianin to jest jakiś odklejus. Do czego? Rzuca jakieś pojebane trendy. Siema, mam dla ciebie temat. Tym razem nie w śmietniku, a osobiście. To twoja donica, tatu? No siemanko. Siemanko. Co to za fura jest? Twoja? A myślałem, że pracujesz dla mnie. Zdradziłeś mnie, jak mogłeś? O, siemanko. No, co się manko? Miałeś pracować dla mnie, a tak to pracujesz z Charlie. Myślałem, że razem robię biznesy, dam ci zioło. Mogę cię odpalić. Jak teraz się z tego wytłumaczysz? No. Oszukałeś halo, mnie. No, siemanko. Co z nim jest, kurwa, nie tak? What the fuck? Kolejny dzień w pracy. Siemanko. Czemu chciałeś dla mnie pracować, jak pracujesz już dla niego? To się, no jak chcesz, to możesz mi dodawać jakieś ilości, nie? A to nie miała być praca na wyłączność? No póki co był na jakichś testach, nie? Tak, był na testach, właśnie. Trochę miała tam ugotować i trochę rzucić jeszcze oficjalnie. Dokładnie. Nie gadaliśmy. I zrzuciłeś to, zarobiłeś kasy, teraz się możemy spotkać, jasne. Wszystko jest rzucone i ugotowane, znaczy ustagowane, nie? Świetnie, a ile zarobiłeś kasy z tego? 1440. Dawaj tysiaka z tego 440 dla ciebie. Na początek. Żebyś zobaczył, co jest 5. Słuchaj, ja i Charlie to ta sama osoba. Tak naprawdę jesteśmy parą gejów, które się kiedyś połączyła. Słuchaj, będziesz robił teraz dla nas. Będziemy dostarczyć temat. Mamy, kurwa, dużo fajnych planów dla Santa, kurwa, jak się ruszać, jak, kurwa, działać, jak, kurwa, wiesz, za cyngle, kurwa, ruszać. Od no teraz kontaktuj się z Charlesem. Świetnie. Kolejny dealer, który ogarnia. Dobrze, pirat. A dzisiaj tutaj w ogóle ten, sadziłem zioło w tym hangarze. To jest bardzo dobry hangar, ale nie wiem, czy bezpieczny na stadzeniu zioła, bracie. Nie, kręciliście tutaj, jakiś chłop pod koniec podjechał, ale spierdolił. Tak, Charles będzie ogarniał wszystko. Z tobą. No niech ogarnie sobie Majka. Żartowałem. To nie powiedziałem przypadkowo, nie chciałem tego, przepraszam, nie banujcie mnie. Budujemy koncepcję, budujemy hierarchię. Jest już sporo ludzi wysoko, jest sporo nowych.
Ale znam cię, pirat, jesteś ambitny. Jeśli będziesz chętnie pracował i będziesz, kurwa, zadowolony, wiesz, w sensie... I ty zadowolony, i my zadowolony, będziesz ciężko pracował, będziesz chciał, no to, kurwa, możemy daleko zajść. Pewnie, pewnie, owocną współpracę możemy zbudować. Chyba dajesz mu resztę tematu? Daj mu resztę. No to wytłumacz mu to, co biega najśrodniejsze. No dobra, to nic, to w takim razie, no, zaczynamy współpracę, ale... Tak jest, zaczynamy robotę, kontaktuj się z Charlesem i będziemy się ustawiać. Będziemy tak, działać, a może w końcu wczoraj... znajdziesz jakiś lachatę dla ciebie. Popytamy też. Spotkałem się wczoraj ze Skinnym Pitem. Aha, Skinny pierdolony Pit. I mówił, że leżeć mu siano za płytę. Tak powiedział? Tam, tylko tak powiedział, że jakieś tam siano mu. Tak powiedział? Skinny Pit, a? Płytę? Nie rozliczyli się. On to nazywa płytą? Kilka chujowych piosenek, kurwa? Słuchaj, jak puszczałem Rita Ore, albo leciał Michael Jackson, to ludzie się w klubie lepiej bujali niż na tych jego wypocinach, kurwa. To on mi leży, kurwa, za promocję. Dobra, spadamy, stary. Spadamy. Uważaj na siebie i w kontakcie. Jesteśmy w kontakcie, w kontakcie. Skończy ci się temat, dzwonisz, spotykamy się. Dobra. Będziesz problem miał, dzwonisz, spotykamy się. Spotkasz Skinnego Pita, wypierdol mu bułę ode mnie. I dacko papel. No, dealerów mamy co niemiara. Naprawdę spoko zaczyna to funkcjonować i to przynosi zyski finansowe i również szacunkowe. Świetnie. No, ale za chwilę będzie też trzeba pouprawiać. No. Pouprawiać. Ile mamy tego tematu w domu jeszcze? Musimy pojechać sprawdzić, stary. Ale będziesz malutko. Dobrze, dobrze. Cierpliwość popłaca. Coraz więcej ludzi chce pracować dla nas. Chce. Nie ma wyjścia. ZG stawia ultimatum, ultimatore. No, trzeba ich trochę też... Wiesz, ja lubię to robić. O, kurwa, o, nie kurwa. Wierzę w to. Siemano, Edward, co tam? Siemano. Siemano, no siemano. Kurwa, jesteś do roboty, trzeba się zabrać. No siemano. Czleniu śmierdzący. Sporo się ogarnęliśmy, ale mi się nie chce tego kurwa streszczać. Oglądasz sobie mojego woda na moim platformie Kik. Ja ci streszczę. W chuj ogarnęliśmy dealerów, mamy 7 dealerów. Siema. Oj, poogarniasz sporo dealerów. Pracowników. Dajcie mi moment, gdzie się odlać. Okej, 30 pączków satiwy niepopakowanych, 7 dealpaków, to trzeba będzie dokupić. O kurwa, mać! Z tego... Już poszło, kurwa, 900 prawie? Tak, tak, no dużo podsprzedawałem, dużo kasy. Ja pierdolę. Ty. Niesamowite. Ale nie, mamy jeszcze pączki Ruderalis i posiekane pączki Indyki. Tak, 220 Indyki, a ja teraz wziąłem 30 Indyki, żeby mieć przy sobie. Nie ma tragedii, ale jest mało. Wiesz, praktycznie trzech dealerów jeszcze można oblodzić, że tak powiem, obrodzić. Tak. No i potem jest pucha. Dobra, to trzeba posadzić dzisiaj. Też mi się tak wydaje. Rozejrzyj się jeszcze po Sandy, zaraz będę. Okej. Okay. I co tam podziałaliście? A sporo gości wciągnęliśmy do siatki. Sprzedają, pracują. Spotkałem pirata. Testujemy go na razie, sprzedaje dla nas. Teraz jadę na obchód na Sandy, zobaczyć, czy coś się dzieje. Zaraz będę. Dobra, ja muszę jechać do sklepu. Muszę jakoś próbować. Za chwilę jedziemy na jedzenie do to miasta. Będę za 10 minut, max. Dobra. Przejedziemy, zobaczymy, co jest 5. Nie, to nie. Damn! Oła! No nie, no znowu! Świetnie. Hot jackpot. Leo, wszystko okej? Okay? Wszystko, kurwa, zajebiście. Dawaj, lecimy do Leo. Gdzie jest Eddie? Nie wiem. Proszę gdzieś, kurwa, zadzwonić. Dawaj, Logan, chodź, kurwa. Jedziemy do Leo, kurwa. Sprzedał cały temat, wziąłem do niego 65 tematów. Dawaj, siadaj, kurwa. Może ty poprowadzisz. A nie jestem dobry w prowadzeniu, na motorze się już jeździłem, nogi mi bolą. To ja jestem dobry w prowadzeniu po ścieżce, kurwa, Mateusza. Jadłeś ścieżkę Mateusza? Teraz się czuję, naprawdę, ty miałeś rację, żadnych lekarzy, stary, ja się czuję teraz, kurwa, 200 libido, daj spokój, dobra. Wow. Kurwa, dawaj mi go tutaj tego nie poznajecie czarny, naprawdę. Co ty, kurwa, teraz to ja już wiem, co jest moim paliwem, daj spokój, kurwa. Nasz gang naprawdę dobrze prosperuje, żebyś tylko nie przećpał tego wszystkiego. Aj, spokojnie. Dużo naszych dealerów w okolicy w Sandy spracowało. Kurwa, wykręcam trochę, kurwa. Dawaj, Leo, kurwa, dobrze. Wszystko zgodnie z planem, elegancko, szybko jest. Ci idzie. 50 sztuk po 36 za sztukę, to wychodzi... Dawaj to. 1764. Dawaj to wszystko. Komu wręczyć pieniądze? Dawaj mi pieniądze. Dawaj to. Wiesz to, kurwa. Dawaj to.
Proszę. Dobra. Okay. Co do dolara. No to masz tutaj jeszcze temat dla ciebie? Masz to. Dobra. Masz to wszystko. Jak się dobrze idzie, to masz jeszcze to. Dobra. Dobra, postaram się to wszystko pogonić masz. Jak najszybciej. Masz. Łącznie powiesz mi tego z 70-90, więc całkiem jest wynik. No, podjadę sobie, tylko schowam. Jasne, jasne. Tego, bo... szybko ci idzie, naprawdę, dobrze. Siano dla ciebie, siano dla ciebie, zastrzelam. Dzięki, szefie. Dobra robota, dzięki, szefie. Dobra robota, kurwa. Musisz tak pracować, musisz tak pracować. Jasne, ogarniemy wszystko. A szef dobrze się czuje? Zajebiście się czuje. Szef trochę przesadził, kurwa, z krechami, ale wszystko git. Nic nie przesadził, kurwa, dopiero teraz się dobrze zajebiście czuje, kurwa, stary. Ja to najważniejsze. Lecisz, kurwa, z tym tematem, kiedy, Leo. Kiedy, dobry jesteś, chłopak, dobry jesteś, kurwa, chłopak, lecisz, kurwa, z tym. To co, panowie, dawaj, jesteśmy dawaj. W kontakcie. Jesteśmy na łączach, tak jest. Działać. Trzymajcie się. Cześć. Ale im to płynnie i sprytnie idzie, powiem ci. Dobrze działają, teraz jeszcze Irokes. Tylko dla niego tematu nie mam. Możemy po prostu... Trzeba spakować. Trzeba... Wiesz, chcieliśmy po torbę do Tulsa. Opiliłem wszystko na kasę, dobra, zaraz się z nim spotkamy. Tulsik, dobra, jedziemy. Dobra. Mamy tylko 7 tor, bo trzeba to spakować mu. I to co jest, trzeba spakować, tak. Dobra. Centrum Sandy Shores. A gdzie? Nie dzwonił, powiesz, że gdzieś zadzwonić, nie wiem, czy on się skurwa z Susi, po tajemku nie spotyka i się wstydzi powiedzieć, nie wiem. Stary, jedna rzecz. Ja kurwa pamiętam. Stary, mieliśmy w chuj nasion sativy, nie? Mamy... Brakuje 300 nasion sativy, stary. 300 nasion? 300 nasion. Nie, już pierdolisz. Kurwa, nie, brakuje 300 nasion. Było kurwa ponad 1000, jest 600 z hakiem, no? Musisz pogadać z Eddie w takim razie. Czy ich nie wziął? Nie wiem, czy... Może kurwa to ten pirat zawiebał? Nie wiem, wydaje mi się, że Eddie nie mógłby tego zrobić. Myślę, żeby się spotkał z potajemnie z Suzy, żeby dać jej 300 nasion. Nie mam pojęcia, ale pirat na pewno też nie. Estrella do mnie dzwoni. Ale udam, że jestem zajęty. No bo jestem. Cześć, Steja. Cześć, no i jak tam? Niestety, jesteśmy z chłopakami w trakcie roboty i przyszło mi jeszcze troszkę obowiązków. Czekamy trochę pracy. Z chęcią chciałbym poświęcić ten czas na przykład przyjemną kawę albo herbatę z tobą, ale na ten moment nie mogę się spotkać. Sorry, jak chcesz, to my to ogarniemy. Jak będę, jak skończę, zadzwonię, będę próbował. Odezwij się, jak będziesz miał czas. I może będziemy mieć wspólnie wolny czas. Do zobaczenia, Seja. Na razie. Cześć. Sorry. Chcesz się spotkać, to my ogarniemy to. Spokojnie, ważny jest gang, jest ważny gang. No dobra, ale pamiętaj, że czasem też możesz sobie kurwa zrobić przerwę, nie? Spotkać się z nie mogę. Mam godzinę do wyrobienia na RP. Ile bierzesz? Plastikowych toreb nie ma niestety. Ciężko jest zakupić. Nie możemy być w pisie przez to. Dawaj do tego sklepu, co pokazywał Kanadyjczyk. On też miał plastikowe torby. Poważnie? Chyba tak. O, ciekawe. Yeah. Dobra, idziemy po te dylpaki, zapakujemy to. Rzucimy to Irokezowi i teraz jak chłopaki będą dzwonić, to damy im więcej tematu, żeby mieć też czas na to, żeby zasadzić, nie? Bo oni, zobacz, non-stop kurwa jest SMS, non-stop kurwa jest telefon, nie? Sprzedane, kurwa. To jest tak piękna Logan, to jest takie kurwa imperium zaraz. Zobaczysz, a wiesz co jest najlepsze w tym wszystkim? Nie. Że za miesiąc te wszystkie chłopaki kurwa będą tak już kurwa gotowe, że my będziemy mieli kurwa na kilka samochodów na spotkanie będziemy jeździć. Co? Kłamasz. A to nie ta Stella, o kurwa! Nie Estrella, z jakimś chłopem ma zdjęcie. O, ale dziwka jebana. Ale szmaciura. No nie wierzę w to. Trzeba Irokeza wypytać. Jak o to jest możliwe? Że niby miał przypadł z psami, nie? Nie, to nie. Usyłam ten komentarz, jak to teraz zrobić? Halo? Nie chciałem tego. A, widzicie. Irokez! Irokez, doszły na słuchy, że no, przypał z psami miałeś. No był dokładnie za ten, za jazdy pod tym, ale w sumie nie spisali mnie, tylko kazał domu drogę. Na szczęście. Co? Szkoda. To kazał wyrobić, bo nie miały. Ale to teraz, przed chwilą? A fajnie. Nie, to z... Raymond z tym rucha, no widać, że goś ogarnie. A teraz nie miałeś, nie goniły cię? Patrz, oni są nie, razem. Nie. W ogóle jakieś typki się kręcą szkoda. Po tym... z tym mieście, co tam, nie pamiętam nazwy jego. Smendi, o tak, chyba to było. Ten jakiś, coś mnie kurwa, wydałeś się mnie śledzą, z takim jeepem z przyczepką z tyłu. A, oni tam kręcą teledysk, spokojnie. Nie zwracaj uwagi, sprzedawaj, unikaj takich. A, tak, okej, okay, właśnie, się... bo... Za chwilę no będę coś zrobili na mnie, kurwa, i myślałem, że to z LSD są znowu, kurwa, coś chcą ode mnie. Słuchaj, uważaj na takich ludzi, to po pierwsze, po drugie, cisza, lubi, kurwa, ciszę.
pieniądz lubi ciszę. A my się zaraz widzimy, zaraz ci dorzucimy temat. Błaha. Nie jest przeterminowego nogo ciacha. No i proszę. Plastikowe torby. O kurka. Biorę setę. Nie wiem ile tam zostało. Ja wziąłem 180. No i zajebiście. Ci wszystkie mamy. Dobra. Trochę wydaliśmy, ale mamy za co pakować. Pięknie. Gang rządzi. Gang się rozwija. Fajnie, że można te rzeczy kupować w różnych sklepach. O, nie piszę już z nią. Nie chcę z nią już pisać. Ej, yo, Ed. Siema. Ha, jesteśmy niedaleko, kurwa, bazy, ale jechałem psiarskie, więc skręciłem na chwilę. Poczekam to 30 sekund i podjeżdżam do domu. A ty już po telefonach wszystkim? No to zajebiście. To za chwilę się widzimy, w takim razie na daczy. Ej, Ery! Hej, Ery! Spakuję te resztki do plastikowych toreb. Dobra. I od razu się rozliczymy z Irokezem i zarzucimy mu temat. Cześć, Ery, jak tam? Jak tam u ciebie stoi? Wszystko w porządku. Też się taki przemęczony jestem, taki przypierdalony, ale nie chcę się przypierdalać jakoś mocno. Mogło mi się kurwa odkleić, ale zginęło mi chyba trochę nasion. Czy ty wiesz coś o tym? Może... Nic nie wiem. Nic nie ruszałem, no, nic wszystko, nikomu nie dawałem. To wszystko. Ja ci ufam. Ja ci ufam, że nie dałeś Suzy Oliver 300 nasion, żeby ją wydupcić. Ja ci ufam. Ja nie dałem. No ja ci ufam. Sprzedałeś? Też nie sprzedałeś, nie? Też. Żeby tylko polepszyć relacje. Jasne, no to oczywiście. Czyli. No. Ja ci coś powiedziałem. Ja z Suzy Rivers nie mam już żadnych kontaktów. Bardzo dobrze. Kurwa, bardzo dobrze. Ona cię nie chce wykorzystać. Ja nie razu pierwszy. No i kurwa, bardzo dobrze. Tylko i wyłącznie niech ona się prosi, kurwa, o spotkanie. Tak ma być. Tak robią prawdziwi G. Stary. Powiem ci tak, nie chcę, to nie biorę. Spakowane wszystko jest. Słyszałeś, co on robi? Nie chcę, masz więcej toreb. On wali temat, kurwa, z szafy. Ja pierdolną z szafy temat, no widziałem, no co, jego nie będę pilnował. Jest tutaj. No sztuka. Ale ja będę go pilnował, dawaj. Ty, no co to jest, kurwa? Stary, no naprawdę, ja jak nie chcę, to on nie chce. Jak nie chcę, to nie biorę. Popakuję to. Mam ochotę. Ja ci jeszcze chwilę. Więc se przyjebię jeszcze raz, żeby sobie podbić i... Nie przyjebię jeszcze raz. Kurwa, raz. Oj, trzeba pakować zioło, taka praca codzienna. Dobra, kurwa, ile dzisiaj jest latania tu i tam. Zobaczmy, jak leci to. O, coś poszło, 357. Nie dobiorę. Znowu zajebał. Charles? Potrzebuję opieki. Ja już nie jestem w stanie go kontrolować. Ja tak samo. Logan. Musimy go porzucić. Dobra. Nie. Musimy go odjebać. Dobra. Jedziemy. Jak tam, Charles? Ale zajebiście, jedziemy. A cię, panowie. Zaraj Iroka za wezwaniami. To skurwa zajebiście. A wziąłeś mu temat? Chyba dzisiaj prowadzę. Tak, ja mu temat sobie. Jedziesz za mnie na mini motocyklem? Chodź, muszę to prowadzić. Co? Kurwa, będę prowadził. Świetnie, gang się rozwija. To najważniejsze. Ej, siemano. 197 worków, tak? Zajebiście, bierz wszystkie. Dzięki. Dobra. Irokez! Teraz mamy ty... Mamy temat się klasiły, mamy to wszystko na macie, gdzie jesteś? Siadaj do nas. O, jakaś ciepka. No sianko, i co tam w ogóle? Jak tam sianko? No, chyba wszystko jest, tak ogólnie poszło, wszystko szybko brali. Pięknie. Nawet stare babki, mówię, że to na sędzę, kła i wzięła. Czyli musisz mieć taki, wiesz, wrodzony dar przekonywania, że ludzie od ciebie biorą, świetnie. Dawaj. Ile ci udało urobić. Dawaj. Trzymaj za ten temat i trzymaj to. Masz to pogonić jeszcze dzisiaj, rozumiesz mnie? A, ty jeszcze za ten, bo tym gościowi, co tam zajmałem dysk, to sprzedałem go i to, żebyście mu tam dali, jak mówicie, że tam nic nie ma. Bardzo korba tam się. I bardzo krótko to mówię. Świetnie! No, bo mówicie, że to wasz znajomy, to mówię, nie będę taki... Skończ pierdolić. Masz pogonić ten temat. Siadaj sami do samochodu i lecisz z tematem. Dobrze, Charles, ponieczyścić, pać. Świetnie. Cały czas spotkania mamy, kurwa. Cały czas dealerów obsługujemy. O kurwa. No i masz pierdol, kurwa. Nie, żartuję, spokojnie. Ja nie chciałem, kurwa, dobra. Podduszę cię tylko trochę. Siadaj. Charles.
Spadnij tam kulciki na tyle, się zajebać, bo mi za to za to życzę. Trzymaj. Co, nie chciałem koła zwyczajenia tak od razu. Nerwy mnie podnoszą, koła, bo mój pierwszy pieniądz zarobiony, koła, aż się rozrosł. Ej, dobrze, dobrze, dobrze. Będziesz dobrze pracował, stary, będziesz rosł. Proszę mnie, piał się do góry, kurwa, jak rakieta, rozumiesz to? W ogóle to ten, sprawdziłem komuś bagażnik i dostałem jakieś, torby, nie chcecie? Co było? Torby? No takie miał. Pokaż, no tu schowka daj. O, i brawo, i kurwa, że mi się podobasz. I słuchaj, za takie znalezisko, 4 stówki dla ciebie, kurwa. Proszę bardzo. Dobra robota, bardzo dobrze. Weź sobie, kurwa, ze schowka, 4 stówki. O, dzięki, kurwa, pieniądze jeszcze na oczy idzie. A to po co mam te... Znaczy, bo ja to chciałem, myślałem, żeby to rozpakowywać, to co mi daliście i dawać bez, ale powiedzieli, że nie chcą brać. Lepiej w worach. Dobra. To ja idę wtedy, jak się odezwę, jak sprzeda wszystko znowu. Jasne. Powodzenie, uważaj na siebie. To... No i worki jeszcze do pakowania, świetnie. Ile tych worków miał? 55. Możemy jechać na bazę, popakuję resztę. Trzeba pomyśleć coś o sadzeniu. Masz już temat ogarnięty? Dobra, na spokojnie. Będziesz miał ogarnięty temat, to daj znaka. Na razie, hej. Loga, będziemy potrzebowali jakieś 2000 w gotówce. 2000 w gotówce? Na co? 2000 w gotówce. Na nawozy. Dobra, skoczymy do banku. Proszę bardzo, i akurat. To dzisiaj ustawiamy z tym gościem po te nawozy. Jak będzie miał je sprzedane. A, to będzie dzwonił, dobra. No, wtedy wypłacę. Pineskę, kurwa. Mam troszeczkę zjazd. No to możemy pojechać po coś do jedzenia. O! Jakąś pizzę może. No to jedziemy na pizzkę. Jedziemy na pizzkę. Ty wydzwaniałeś już kontakt? Eri? Zajebał mi jakąś czwórkę z tobą dzisiaj. Zajebał mi jakąś czwórkę. Stary, ja teraz obławę. Jestem kurwa niezniszczalny, stary. Jest ciężka obława. Rozpierdolę ich wszystkich kurwa jednym kurwa pociągnięciem z spół, stary. Nie ma rzeczy kurwa niemożliwych dla złomkiego. Rozumiesz? Mamy 7 chłopaków w tym momencie, którzy latają z tematem. Kurwa są gotowi za nas oddać życie, stary. Jest kurwa zajebiście. Na pewno? Jest zajebiście, Charles? Jest wykurwiście. Jest wykurwiście. Ty obcisz coś w ogóle po tym? Co? Czy ty przeobcisz coś po tym? Jak jedziemy teraz na pizzę? Pić mi się chce tylko. Charlie, czy jakieś pieniądze do wielkiej uprawy będą jeszcze potrzebne? Oj, stary. Liczę na to, że... Jeszcze jakieś 11 tysięcy dolarów. Poważnie? Jeżeli będziemy chcieli zrobić 50 donic, to tak. Do 50 donic będzie potrzeba kogoś jeszcze, bo pomocy. A tak. Ja już się taplałem, że tak powiem, w błocie dziś. Nie ma problemu. Możesz kontrolować, możesz... O, świetnie. Możesz 11 tysięcy to jest sporo. Tak, możesz zarządzać gangiem. A ty nie masz żadnej kasy? No ja mam kasę gangu, nie? Czyli ile? Mam kasę. No mam w tym momencie... Tylko, że ja mam w krypto, nie? Krypto mam. Ale do rzeczy ile? A normalne ile masz? 12 koła. Normalnej nie mam nic. Okej. Okay. Jak sprzedam coś, to chowam do schowka, nie? Damn, to ci powiedz JDM! Ale ktoś musi mieć szmalu. Oj, kogo to jest? Najlepsza fora, jaką widziałem. To się zesrał. O, foczka jest jakaś. Fura mi się jara, dzikie kasztany. O, dobry. Dzień dobry. Pani, państwo w kolejce? Nie, no spokojnie, my już zamówiliśmy. Coś dla pana będzie? Dla mnie? Tak, dobry. Dla mnie będzie pizza i mokate. Dobry. Cappuccino. Macchiato, przepraszam. Kawałek pizzy i macchiato. Dobra. Coś dla pana i drugiego pana? Nie, dla mnie woda tylko. Dobra, albo pizza na wynos, Na razie nie są góry. Dla pana dla mnie tylko pizza. Dobra, proszę zaczekać. Aha. Dziękuję. Dzień dobry. Miała wielkie cyce. Aha. Yeah. Józef zamawiał pizzę, kawałek i mociatę. Mociatę. U koleżanki pan zamawiał, tak? Aha. Hola, señorita. Dzień dobry panu. Jak mija dzień? Wszystko w porządku? Bardzo dobrze, słonecznie, biznesy do przodu. A teraz oczywiście jeszcze lepiej, bo zjem pyszną pizzę w super towarzystwie. Nie mówię to moim kumplu. Pewnie. A pan Charlie? Pana pamiętam. No Charlie to wiesz, no zwykły cweluch, no. Chodzi tu i tam i tylko przeszkadza. Ale to po przyjacielsku, to jest mój brat. Tylko mówię, że zwykły cweluch, bo... Wie pani, z dziadami tak jest. To jest pana brat, a pan jest jego... To też mój brat. Dobrze pamiętam, dobrze. Tak.
Dzień dobry. Okay. Dobrze, pani pamięta. Dzień dobry. Dobrze, ja idę przygotować, sprawdzić, czy jest zamówienie. Dobrze, słońce. Okej. Ale ma fajne. Szkoda, że nie da powołać mi swojej dupy, jebana dziwka, kurwa. Ja bym ci kurwa wyjebał, to bym cię przewiercił do krzesła. Myśl ma to, że nie mogę chodzić. Nienawidzę jej. Odrzucił moje zaloty. Całkowicie odwrotnego. Też tak myślę. Będziesz czuł, jakby ci kurwa ktoś duszę wysysał. I to nie tak na raz, tylko bardzo powolutku. Wszystko jest sitko. Będę cierpieć, ciernie sitka. Nigdy już nie znajdę kobiety tak, w tej grze. Nie będzie tego. Nie będzie tego. Będzie cię, ale to jest nieuniknione. Nie dopuszczę do tego, nie dopuszczę do tego. Żeby nie dopuścić do tego, żebyś to zobaczył na stop. No bez przesady, nie chcę nam całego tematu zniszczyć. No ja myślę. Czy zniszczyć, no. Potestować, nie? Zmarnotrawić. Potestować, wiesz, to trzeba potestować też, nie? Żeby wiedzieć, co mamy, no. Gdzie ta kurwa pizza jest? Dobrze, panie. Zajebiście, kontakt za chwilę. Koleżanka przekazała mi tutaj zamówienie, ale nie wiem kto co zamawiał, więc zapraszam. Czy to będzie wszystko na jeden rachunek? Tak, to będzie wszystko na jeden rachunek. Dobrze. Ja zapłacę za tych kolegów. Ja mogę teraz zapłacić. Ty kurwa nic nie robisz, kurwa, z pieniędzy, kurwa, żerujesz na nas. Nic nie robi ta, kurwa, ja tylko zapierdam z towarem, gadam z dealerami. Nerwy mam tylko same. Panowie, to tak. Krótki plan na najbliższą, kurwa, godzinę. Przede wszystkim tak, Kali odjebał cały temat. Perfekt, kurwa, kto zapierdala? I Leo ma dla nas 190 kg nawozu. Świetnie. Więc jedziemy, rozliczamy się z Leo, dajemy mu dwa koła. No i Kali jeszcze trzeba pogonić, kurwa. Ile on dostał? 50, nie? Tak, tak, może teraz dostać 60, 70, 50. Dobra. Sandy Shores. Tajna siedziba złąkangu. Charles. Wake Charlie, up. Wstawaj! Czyli rozumiem, że teraz wypłacamy kasę i rozliczamy się z chłopem, odbieramy nawozy. Tak. Świetnie. Tak. Już tu wiesz, przekręcam. Potrzebujemy tematu, Logan. Dla Kaliego? Ile? Ja bym mu setę dał. Szybko opierdolił te 50. Dobra. I tylko tyle, tak? Przynieść. Zgadza się, tak. Dobra. Seta tematu i dwa koła dla Leo. I takie to życie. Zarabiałem cały dzień, żeby wydawać na kolejne nawozy. Zajebiście. Dobrze, zbrylona seta. Po kasę muszę iść do bankomatu. Ale myślę, czy nie powinieneś, Charles, wymienić kryptowalut. Skoro masz 12 koła, wnikasz. Charles, wszystko okej? Okay? Jebany ćpun. Zjazd. Wypierdolił za dużo energii w tym wieku, stary, jak on dostał ze strzała, kurwa, od Morfeusza. Wykurwił wszystko. Prawdopodobnie będzie spał teraz. Może umrzeć. Wstaję już, wstaję. Oj! Już wstaję. Oj! Charlie, dawaj! Wszystko okej? Oj! O kurwa! Charlie! Oj! Wstawaj! Oj, dobra, już wstaję. Kolejna misja z Wolfgangu. Idziemy w dobrą stronę. Już nie będę chyba ćpał, nie czuję się za nogą. I widzisz, dostałeś lekcję. Ale tak zawsze ci pudy mówią, a potem jak się troszkę lepiej poczułem, to znowu wpierdalałem ten syf. Tak. I krąg się zamyka. Czułem się taki silny. Czułem się taki nieśniszczalny, a teraz... Teraz jesteś najsłabszy w swoim życiu. No, bez przesady. Ale nie czuję się za dobrze. Witam. Cześć, Ciema. Cześć. Trochę się nadźwigałem, porozkładałem. Dziwnie się gość na mnie patrzył, jak do sedana wpierdalałem tyle worków. Tak, ale spokojnie, wrzucę ci do bagaża jeszcze coś. Przyda ci się. A my zajmiemy się nawozami. Dzięki. Może wam pomogę, panowie. Pomóż nam, pomóż. Pan szef jakiś blady się zrobił. Otwórzcie ten, otwórz, kurwa, z tego. Ere! Otwórz! Otwórz furę! Zadawał sklepikarz jakieś pytania? Czemu tyle tego bierzesz? Nie no, tylko dziwnie się na mnie patrzył, że do sedana tyle worków pakuje, no. No masz zajebaną całą furę w worach. No trochę tak. Darmowy tune. Okej, skoczmy na parking pod kasyno, tam jest bankomat. Dostaniesz kasę, wyrównamy to. Dobra. Wypłać kaskę i wypłacimy ile? 1300, nie? Bo tyle tam brakuje. No, bardzo dziękuję. Tak jak mówię, w razie czego jestem pod telefonem, gdybym miał jakąś pomóc, to śmiało. Bądź. Jasne. No to seta Rudelantisa idzie dla niego. Mam setę Rudelantisa. To do hangaru, panowie. Fajna maszyna. Niezły motor. Kolejna seta materiału dla ciebie. Idzie ci bardzo dobrze. Powodzenia. Farcik.
Dobrze, panowie. Teraz tonice i zaczynamy? Tylko trzeba... Teraz na Grapes. Nie, stacja i woda. Tak, a zaczniemy dopiero jutro z rana. Dzień dobry. Poprosimy wodę. Dużo wody. Dużo wody. Kilka skrzewek ma pan na stanie? No, przygotowujemy się do wielkiej uprawy. Można powiedzieć, że robimy największego dungeona, kurwa, na serwerze. Wielkie przygotowania, już kiedyś przechodziłem przez to. Okej, chyba mamy to. Teraz donice, panowie. 55 dużych donic. Siemano, co tam? Słuchaj, dzwoniłem wcześniej, tam chciałbym wyskoczyć na jakiegoś papierosa, kawę. Ale to już teraz w robocie jest, wiesz? Dzięki, że odzwaniasz w ogóle. Rozumiem. No, co u ciebie? Sam do ciebie, bo widziałam, że też dzwoniłeś, ale nie raczej nie odebrałeś. No, więc. Wiesz, tam zajęty byłem, ale co tam porabiasz teraz? Wiesz co, właśnie wstałam z drzemki. O, drzemka w ciągu mam dnia. Tak zawalone gardło, powiem ci szczerze, że się tak doziębiłam, że gorzej, bo to pewnie klimatyzację, nie? Klimatyzację mogą zniszczyć człowieka. Dokładnie. I właśnie będę myśleć, co tam ogarnąć, a ty co? Teraz mamy robotę z chłopakami tutaj, ale potem idziemy na miasto coś zjeść, to może się w czwórkę spotkamy, wyskoczymy gdzieś połazić. Jasne. To będę dzwonił, Kuruj się i ten, zdrówka. No, cześć. Dzięki, miłej zabawy. No, nie idziemy się bawić, idziemy pracować. Nienawidzę wydawać kasy. Widziałeś kiedyś tyle pieniążków? Gdyby nie ludzi, byśmy tyle nie mieli. Bo ogarnia, bo myśli, inwestuje, pracuje, działa. Trzymaj się jej. 9 tysięcy? Całe? Nie, daj mi 4,5. No zapierdalać. Ja po 5 biorę. A to numer. Pilne auto chociaż jego. Zobacz, to się dzieje, ale to zapierdala, zaraz będzie 250 połowa. Złego wolę, jak czyta gazetę, niż udaje, że gada przez telefon. A, że jest za wysoko jest to, żeby słyszeć te komentarze i udawać się nim przejmować. No i mamy wszystko, pięknie. Dobra, jedziemy do domu. Country road, dzikie prerie, dziki ja na apartamencie. Zasypia stół, cowany sprzętem i nie sprzedałem się na komendzie. Country road, dzikie prerie, dziki ja na apartamencie. Zasypia stół, cowany sprzętem.